miała to Warszawa, miał też Kraków. Zrobił to Sosnowiec. To pierwsze miasto w Polsce, które wprowadziło funkcję nocnego burmistrza. Ten zamiast siedzieć przy biurku, ruszy na ulicę. Głównym jego zadaniem jest promocja rozrywkowej części Sosnowca. Czy nocny burmistrz zrobi z ulicy Małachowskiego drugą Mariacką, sprawdzała Fatima Orlińska. Życie nocne w Sosnowcu przy słynnej ulicy Małachowskiego lata świetności ma za sobą. Do dziś funkcjonuje tam kilka lokali gastronomicznych, a tamtejsi mieszkańcy i bywalcy uważają, że wiele w tym miejscu można poprawić. Z tego co znam, to tutaj lepiej nie przychodzić. Jest bardzo niebezpiecznie, szczególnie w centrum. No cóż więcej powiedzieć. No, znaczy pomijając fakt, że niewiele się tu dzieje, no to jeszcze wokół Modrzejowskiej te wszystkie kamienice. Ja bym tutaj w nocy nie przychodził. Przeszkadzają mi tylko ilości niezrealizowanych tam projektów, dzięki czemu mogłoby być lepiej, nie? No to tylko na razie tyle. Lepiej to znaczy, że życie nocne mogłoby odżyć? Tak, jak najbardziej, no bo na razie to Katowicą to możemy, prawda, buty czyścić. Przeważnie mężczyźnica trochę wypiją, no to... Hałasują, no. Rozrabiają, sikają po bramach. O poprawę bezpieczeństwa, komfort mieszkańców i ożywienie na Nowo Małachowskiego ma teraz dbać nocny burmistrz. Stanowisko to piastuje sosnowiecki urzędnik i jak sam mówi, przygotowuje w ten sposób miasto do nocy. Jednocześnie podkreśla, że jego głównym zadaniem jest pogodzenie interesów restauratorów i mieszkańców. Chcemy skupić się na centrum miasta. Ulica Małachowskiego ma być takim symbolem, takim produktem, który promujemy, ale liczymy na to i jesteśmy przekonani, że to, co się będzie działo w okolicach ulicy Małachowskiego, będzie też wpływać pozytywnie na wszystkie lokale, które są w centrum miasta. Przede mną dopiero te najważniejsze działania, czyli rozmowy ze Strażą Miejską, ze służbami miejskimi, z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, żebyśmy sobie mogli skoordynować te wszystkie działania, żeby noc w Sosnowcu była bezpieczna. Teraz priorytetem dla miasta jest zakończenie trwającego już ponad 2 lata remontu przy Małachowskiego, który otworzy możliwości działań nocnego burmistrza. Prace mają potrwać do końca sierpnia. Wstępnie Małachowskiego ma zostać oddana do użytku w połowie września.